Umówiłyśmy się, że się skupimy na problemach, więc nie będziemy przekonywać o rzeczach oczywistych. Znaczy chyba wszyscy się zgadzamy, że te rozwiązania są potrzebne. Ja chciałabym, ja mam nie tyle prezentację, ile spis problemów jakby i bym prosiła o włączenie, to ja na tej bazie powiem, jak to u nas wygląda. Przy szczerej chęci wdrażania rozwiązań niebiesko-zielonych, prawda? Czekając, zanim pojawi się prezentacja pani prezydent na temat Bydgoszczy, no to chciałam jeszcze dodać, że mamy reprezentantki dwóch miast, czyli Bydgoszczy i Gdańska, które stanęły na podium rankingu Water City Index 2020, bo Wrocław jeszcze tutaj jest na czele tej stawki. Natomiast mamy zupełnie różne problemy, różne podejścia, różne atuty rozwiązań w tych dwóch miastach. I ja chciałam przede wszystkim zapytać może nie tyle o cele, bo one są podobne, natomiast o przeszkody. Co stanowi barierę, że nie do końca udaje się realizować te rozwiązania błękitno-zielone, że wygrywa szara infrastruktura niezmiennie? No, nie wiem, czy wygrywa. Każde miasto jest specyficzne, znaczy nie ma jednego modelu, więc też trudno porównywać rozwiązanie do rozwiązania. Ale na przykładzie Bydgoszczy. My zaczęliśmy od dużego projektu, to znaczy od projektu, który oszczędza wodę deszczówką. Znaczy, no, nie ma zieleni bez wody. Więc realizujemy największy w Polsce program, taki no, za dosyć dużą kwotę, jak Państwo widzą. I tak, skupiamy się na kanalizacji deszczowej. Intencją jest zatrzymanie jak najwięcej wody deszczowej do celów infrastruktury, ale z drugiej strony zaadresowanie problemu powodzi, deszczy nawalnych. No wiadomo, w miastach on występuje. Tu są parę liczb. Między innymi te 81 zbiorników retencyjnych jest budowanych w gęstej zabudowie miasta, bo my objęliśmy tym programem prawie 30 km² miasta. Czy to jest duża powierzchnia i to jest mniej więcej 1/3 tej gęsto zabudowanej powierzchni miasta, czyli tam, gdzie ten problem jest najbardziej istotny, no bo nie tam, gdzie mamy parki, lasy, bo takie tereny też mamy w Bydgoszczy i nie tam kierujemy teraz głównie w tej sprawie wysiłki. I teraz, zaraz, w którą stronę? W tę, dobrze mówię. I to jest nasz główny taki program, no trzeba to zrobić, żeby ta woda była. I żeby dostęp z niej był zasilaniem tych rozwiązań nie z wody pitnej, prawda, nie z wody dostarczanej do innych celów. Bardzo ważne jest demonstracja rozwiązań takich, które sprzyjają korzystaniu z wody deszczowej. I o ile my mamy też udostępniony taki katalog, który ma pokazywać, jak w ogródku swoim wodę wykorzystywać. I to jest tak zwana, powiedziałabym, taki marchewka, prawda? No jest też kij, bo wprowadzaliśmy, o czym dalej powiem, opłatę za odprowadzenie wody deszczówkowej do kanalizacji. No i uważamy, że ten kij też ma swoje znaczenie, dlatego że u nas nie ma zbyt dużej świadomości tego, że odprowadzanie wody deszczówkowej z własnej utwardzonej powierzchni, niepotrzebnie często utwardzonej, do kanalizacji to jest koszt. To jest koszt i to bardzo duży, bo utrzymanie kanalizacji deszczowej na dobrym poziomie to jest duży koszt bieżący. Więc nieoszczędzanie tej wody to właśnie ekonomicznie się nie opłaca społeczności. Mamy, natomiast oczywiście są pewne problemy, gdzie rozwiązania niebiesko-zielone stosujemy na przykład w części zabytkowej, gdzie jest bardzo specyficzny układ ulic, specyficzny układ jakichś budynków, no nie nastawiony kiedyś na te rozwiązania i często wchodzimy w jakieś tam no, drobne stycje z konserwatorem zabytków, czy to są takie kwestie. Ale nie znaczy, że to nie jest możliwe i tutaj idziemy w pewne demonstracyjne rozwiązania, które pokazują, że można zachować charakter budynku. One są niestety trochę droższe.
Ale chcemy, żeby tam, gdzie robimy rewitalizację, korzystając z projektów i z pieniędzy na rewitalizację zabytków, wpisywać rozwiązania niebiesko-zielone w koszty tej rewitalizacji na przykład, żeby uważać, że one są oczywiste, a nie, że są kwalifikowane, prawda? No to są takie, i one są no droższe, bo takie stylizowane, na przykład dekoracyjny zbiornik na wodę deszczową, który dobrze wygląda w jakimś tam miejscu, no to nie kosztuje parę złotych, kosztuje trochę więcej. To daje tak poglądowo, to nie jest wyczerpujące. Na pewno pani ma więcej przykładów i droższych, i tańszych, ale są bardzo tanie rozwiązania, polegające na tym, że rynnę ze swojego dachu kierujemy na część ogródka odpowiednio urządzonego i to nie jest, to jest kwestia gustu bardziej niż i tak coś tam sadzimy w tym ogródku, prawda? Działania takie edukacyjne. Mamy ten katalog zielono-niebieskiej infrastruktury, bardzo rozmaity. On jest skierowany i do domków jednorodzinnych, i do sposobu budowania dróg większych, mniejszych. Mamy już taką obowiązkowy punkt programu, że w projektach nowych dróg, które projektują nasi drogowcy miejscy, oni już pod tym kątem podchodzą do kwestii zagospodarowania wody czy odprowadzania wody. Więc tam jeszcze się do tej pory nie zawsze to udawało, ale na pierwszym miejscu stoi zawsze odprowadzanie wody nie do kanalizacji, jeżeli jest to możliwe. Czyli takie zatrzymujące wodę. Na przykład bardzo się przyjęły takie boczne drogi robione w formule ażurowej, czyli nie asfaltu. I okazuje się, że to ludzie dosyć dobrze przyjęli, bo takie drobne drogi między domkami źle jest odbierane, jak ludzie się rozpędzają samochodami. Po asfalcie się rozpędzają, po takim ażurze się nie rozpędzają. Jest to bardziej zielone, przyjazne. Zdobywa to swoją popularność, takie rozwiązanie, mimo że parę lat temu się nad tym zastanawialiśmy. Mamy też takie działania promocyjne, no powiedzmy typu trochę w formie cyklu telewizyjnych programów, trochę robimy konferencji. Promujemy też, angażujemy się w takie projekty, powiedziałabym, towarzyszące. No taki pierwszy lepszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest projekt Pszczoły w mieście, który też pokazuje, że ta natura w mieście może funkcjonować, wymaga pewnych warunków i wciąga bardzo wiele osób w myślenie w ten sposób. To jest taki projekt międzynarodowy. Zjeżdża się bardzo dużo fajnych ludzi. On się teraz kończy. Wszyscy są pozytywnie zakręceni. Nagle się okazuje, że się podnosi kolejną grupę, która do tej pory nie interesowała się zieloną retencją, że przy pszczołach to też tego dotyczy. Tu jest, mamy taki projekt też w szkole, gdzie bardziej wieloaspektowo jakby pokazujemy sposób zagospodarowania i też liczymy na duży efekt takiej prezentacji nie tylko dla uczniów, ale dla rodziców i też takiego miejsca, które no, ma dosyć duży naturalny sposób oddziaływania na lokalne środowisko, właśnie to, co się dzieje wokół szkoły i nasza zespół szkół będzie to realizował. I teraz problemy. No dosyć, ja wymienię kilka. Przy planowaniu, przy starciu z deweloperami, to jest walka o powierzchnię zieloną i powierzchnię czynną biologicznie. No to chyba wszyscy się z tym stykają. Niestety podejście deweloperów nie jest aż tak otwarte. Znaczy, jeżeli ktoś robi bardziej ekskluzywne osiedle, owszem, to wtedy i chce sprzedać tę powierzchnię zieloną, to owszem. Jeżeli robi to ekstensywnie, na zasadzie tańszych mieszkań, walka o każdy procent tej powierzchni jest dosyć intensywna. Ale to miasta ustalają procent powierzchni biologicznej. Tak, tak, tylko to jest też kwestia no, wyważania pewnych interesów. No jest też, no na przykład Lex Developer było dużym wyzwaniem, wprowadziliśmy nasze standardy, które dawały trochę tamę w myśleniu, głównym celem jest budowanie jak najwięcej tanich mieszkań, prawda? Ta idea tania mieszkania, która się nagle objawiła, no ona no, nie była za bardzo przemyślana w kontekście rozwiązań niebiesko-zielonych na przykład. To już była rzecz, która była tutaj lekceważona.
No tak, tutaj przy planowaniu przestrzennym zwracamy uwagę na jednak mocne wskazanie wskaźników, na wskaźniki powierzchni czynnej, sposób kształtowania linii zabudowy, na korytarze, na cyrkulację powietrza przy zabudowie. No to jest jakby odrabiane przy każdym planie zagospodarowania. Oczywiście samo tempo wprowadzenia tych planów też nie sprawia, że to jest instrument, który automatycznie natychmiast działa w całym mieście, no ale na pewno jest bardzo istotny. I teraz regulacje krajowe, a prawo miejscowe. No my mamy na przykład taki teraz zjawisko, że sąd, mamy kilka wyroków w Polsce, gdzie unieważniono opłaty deszczówkowe. Punkt wyjścia był taki, że parę lat temu, chyba w 2017 roku, zmieniono prawo w ten sposób, że wyjęto deszczówkę z kanalizacji, ze ścieków. No i to dało asumpt do takiej interpretacji, że intencją było, że nie można traktować tego jako podstawę do ustalania daniny publicznej w postaci opłaty deszczówkowej. Ja się też zetknęłam z czymś takim charakterystycznym, że jak zaczęto o tym pisać w prasie, to sporo, nawet w środowiskach i w prasie tradycyjnie sprzyjającej środowisku naturalnemu, cieszono się, że no to jest skandal, że no i dobrze sąd zrobił, że to jak to podatek od deszczu i tak dalej. Można powiedzieć, że ciągle świadomość tego, że spuszczanie zanieczyszczonej często wody z utwardzonej powierzchni jest korzystaniem ze środowiska, które powinno kosztować, jest ciągle niska. Jest ciągle niska i no teraz zobaczymy, co się będzie dalej działo, no bo u nas też spółdzielnie się zgłosiły z tym, że one niepotrzebnie płacą tę opłatę deszczówkową. A też chcieliśmy, żeby spółdzielnie są naturalne naszym klientem, no bo żeby za dużo nie było utwardzonych na przykład parkingów i tego typu rzeczy. Znaczy to ma wpływ na zagospodarowanie dosyć dużych terenów osiedli spółdzielni, ta opłata deszczówkowa. Więc będziemy tutaj w konflikcie jakimś tam z nimi. Jest też, tak, tutaj wspominamy, no jest ten program, jakby plus, bo jest program wspierający tworzenie takich urządzeń, chociaż mnie się wydaje, mam taką osobiste przekonanie, że przekładanie ten obszar doświadczeń z wymianą pieców jest mało adekwatny. Znaczy tutaj, no nie bardzo wydaje mi się przekonujące, żeby dofinansować komuś beczkę pod rynnę, no bo to się robi już śmieszne. Tym bardziej, że ja mam też takie doświadczenie takich dosyć biednych osiedli, ale jednorodzinnych, nawet socjalnych, gdzie ludzie mają kawałek ogródka i oni sami naturalnie stosują rozwiązania niebiesko-zielone i właściwie no to jest w ogóle takie nieporozumienie, prawda? Większy problem jest tam, gdzie rzeczywiście historycznie miasto jest albo zabetonowane, albo kamieniem wyłożone i to dotyczy rzeczywiście części historycznej. Na koniec powiem taką rzecz, no powiedziałam humorystyczną dosyć, bo w Bydgoszczy od paru lat toczy się never ending story, taka spór o odbudowę zachodniej pierzei rynku. Rynek Bydgoszczy został pozbawiony zachodniej pierzei w czasach tragicznych wojennych i rzeczywiście jest trochę nienaturalny, ponieważ wyburzono jedną pierzeję i teraz naturalną tą pierzeją jest skwer, dosyć ładnie zagospodarowany skwer zielony. No i środowisko tradycyjnie historyczne walczy od lat i uważa, że to skandal, że nie odbudowujemy tej pierzei zachodniej, której nie chce nic, bo tam był kościół nie jest zainteresowany odbudową, znaczy nie ma żadnej funkcjonalnej dzisiaj formuły zabudowania tego, no ale historia, prawda? No oczywiście argument, że to jest niezgodne z historią, jest prawdziwy. Tyle tylko, że tą zachodnią pierzeję trzeba by było zbudować na tym, no takim wypracowanym, już dosyć urządzonym, z dosyć starymi krzewami części rynku. No i teraz
Ale co jest ciekawe, że wydawało mi się przez moment, że to środowisko historyczne ma duże poparcie społeczne, ale jak robiliśmy konsultacje strategii miasta i potem było zero głosów za odbudową pierwszej zachodniej. Ludzie mówili, ale przecież tam to jest fajny trawnik i w ogóle fajnie jest, no nie? Więc no to jest tak, czasami środowiska głośne są, które no, lansują jakieś inne pomysły. Dla mnie nie ma teorii wyższości historii nad środowiskiem. Ona jest, no fałszywie postawiony problem. I wydaje mi się, że większość Bydgoszczan też tak uważa. Także no, jest to pozytywne. Dziękuję bardzo. Bardzo dobry ruch. Dziękuję bardzo. W kontekście rewitalizacji wielu polskich rynków, które zostały pozbawione właśnie zieleni w imię konserwacji i powrotu do historycznych wzorców estetycznych, ale wymogi środowiska, klimatu są w tej chwili zupełnie inne. Tak wracając jeszcze do tego podatku od deszczówki, to przede wszystkim jest podatek od uszczelnień, więc jakby trzeba tutaj zmienić nazewnictwo. No właśnie, bo to nie jest podatek od deszczu, tylko właśnie od nadmiaru powierzchni uszczelnionych. Ja uważam, że on powinien jeszcze inaczej się nazywać, ponieważ uszczelnienie wbrew pozorom ono nie jest aż takim problemem, jeżeli jest skompensowane zaraz obok właściwą pojemnością retencyjną. Dużo większym problemem jest jakość wody. Ja uważam, że ten podatek powinien nazywać się podatkiem, bo tak naprawdę nawet jeżeli jest dedykowana osobna rura na najlepiej, czyli rozdzielczy system kanalizacji deszczowej, to nie płacimy podatku za deszcz, tylko płacimy opłatę za usługę. Tak, to jest usługa zagospodarowania i usunięcia nam problemu, jeżeli takowy mamy, bo ja oczywiście za chwilę będę Państwa przekonywać, że to w ogóle nie jest żaden problem, a wręcz przeciwnie, bardzo cenny zasób i nie stać nas na to, żeby się go pozbywać. Miasto absolutnie powinno wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu problemów bardziej ekstremalnych, typu właśnie opady o jakichś niskich prawdopodobieństwach i na to potrzebne są kolektory deszczowe i za tą usługę powinniśmy normalnie świadczyć usługi, tak jak świadczyć opłaty, tak jak miasta płacą opłaty za tę usługę polskiemu gospodarstwu wodnemu Wody Polskie. Tak ci, którzy generują wpływ wody do kanalizacji deszczowej, powinni po prostu za to płacić. I tyle, nie za uszczelnienie. Absolutnie nie zgadzam się z tym. Ja wiem, że to jest po prostu łatwo policzyć. Łatwiej jest policzyć, na Google Mapsie sobie zobaczyć, że tu jest rzekomo beton, a tutaj jest rzekomo zielono. Pamiętając, że jakość za tą zielenią stojąca jest jeszcze ważniejsza niż ten kolor zielony. Już powszechnie się mówi tereny zielone zamiast tereny zieleni. Mamy tutaj zielone roślinki. Plastikowe. I takie bardzo często są te tereny zielone w miastach, czyli ta jakość. Czy ja doczekam się na prezentację, bo tak próbuję ją zagadać. Proszę włączyć już prezentację. Mam jeszcze tylko pytanie, bo tam jest taki krótki film, 5-minutowy. Czy będzie dźwięk z tego filmu, czy będę musiała sama oprawę robić dźwiękową? Dobrze, okej, rozumiem, że raczej tak. No muzycznej nie zrobię, będę po prostu najwyżej dopowiadać. Tak, więc dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję bardzo pani prezydent, że przyjęła pani tutaj ochoczo naszą propozycję do tej dyskusji. Ja poniekąd tutaj te przytoczone przykłady, nie będę pastwić się nad Bydgoszczą, bo tak naprawdę generalnie problem jest w miastach. Z Bydgoszczy tylko do prezentacji takie malutkie, osobiste, personalne ziarenko. Nie było problemów z konserwatorem zabytków i ogrodem deszczowym w Muzeum Kanalizacji, ponieważ ja go projektowałam, więc wiem i uzgadniałam z konserwatorem. Tak, był bardzo, w ogóle był wielkim fanem wręcz tego rozwiązania, także, bo faktycznie historycznie tak naprawdę no nie mieliśmy w większości miast kanalizacji deszczowej, tylko faktycznie woda była zagospodarowana w zieleni, a jak były
kamienie i mury i uszczelnienia, to one były na podsypkach piaskowych, bez cementu i to zazwyczaj jednak całkiem nie najgorzej wsiąkało. Także wbrew pozorom konserwator nie musi być wcale naszym wrogiem, jeżeli chodzi o szukanie zielono-niebieskich rozwiązań. Absolutnie nie musi być. Mam tylko mały żal, że nie został mój projekt zrealizowany w całości niestety. Bez mojej wiedzy gdzieś tam został poobcinany, więc to taki mały żal, jak mam tutaj z panią prezydent możliwość porozmawiania. Ja wiem, że pani osobiście za to nie odpowiadała, ale tak, mam 10 minut, więc szybko. Tak, to są te problemy, z którymi się stykamy i błękitno-zielona infrastruktura, tak jak mówię, zieleń odmieniana przez wszystkie przypadki i przymiotnik do wszystkich możliwych rzeczowników dzisiaj dodawanych były polityki zielone, energie zielone i wszystko zielone. Pamiętajmy tylko, że prawdziwa zieleń, jeżeli nie jest plastikowa, to bez wody niestety nie jest w stanie nam przeżyć. I te ilości drzew, bo faktycznie ostatnio ze świadomością potrzeby zieleni jest coraz lepiej. I to obserwuję, że coraz częściej mówi się o tym i miasta się chwalą, ile drzew sadzą. Wspaniale. Tylko przejedźcie się państwo ulicą Piłsudskiego w Łodzi i zobaczcie, w jakim stanie są te drzewa w tę pogodę. Jakieś tam worki, próby podlewania, choroby grzybowe się od tych worków robią, więc to nie jest niestety najlepsze rozwiązanie. Jeżeli nie zapewnimy zieleni wody na etapie projektowym, jeżeli nie zastanowimy się nad tym, jak ona będzie nawadniana, a co już dzisiaj było też powiedziane wielokrotnie, nie stać nas na nawadnianie wodą słodką, uzdatnioną do picia, zresztą rośliny nie lubią takiej wody, to zostanie albo na papierze i w pięknych projektach, albo wydamy dużo pieniędzy na te drzewa, które nam nigdy nie urosną i się nie doczekamy, żeby one były dojrzałym drzewostanem. W związku z tym faktycznie Water City Index to jest to coś, co przygotowując się do tego spotkania, do tej dyskusji, jest dla mnie jakby takim odzwierciedleniem tego właściwie, jak miasta podchodzą generalnie do wody opadowej. I ja w tym indeksie tak naprawdę diagnozuję wszystkie wady i minusy naszego współczesnego podejścia. Diagnozuję nie po to, żeby się pastwić, tylko po to, żeby je zdiagnozować i żeby zastanowić się nad tym i żeby państwo się zastanowili, idąc do domu, nad tym, co jeszcze mamy do zrobienia i w którą stronę może powinniśmy zmierzać. Bo faktycznie zrównoważony rozwój to jest niby to sprane pojęcie i nawet w zamierzeniach Water City Index, tak jak państwo widzicie, są cztery równe pola, gospodarka i biznes, życie, kultura i ludzie, zagrożenie. A tak jak państwo widzicie, błękitna infrastruktura zielona jest tutaj jakimś jednym elementem tylko jednego kultura i ludzie obszaru. Dalej, rozbijając na czynniki pierwsze, co jest oceniane w tych elementach, to faktycznie widzicie państwo, że te zielone rzeczy, ja sobie tu pozwoliłam na zielono zakreślić, te, które ewentualnie mówią o zielono-błękitnej infrastrukturze, to jest stopień uszczelnienia powierzchni, czyli to, co wcześniej powiedziałam, że jest bywa wątpliwe. Procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta, co w ogóle nie mówi o jakości tych terenów biologicznie czynnych, bo trawnik koszony dzisiaj, widziałam idąc tutaj przez kosiarzy z kosą spalinową, też będzie terenem biologicznie czynnym niestety. No i w obszarze kultura i ludzie procentowy udział wód powierzchniowych, super, udział parków, zieleńców i terenów osiedlowych, wydatki miast na utrzymanie zieleni. Nie wiem, czy to dobrze, jak się dużo wydaje, czy dobrze, jak się mało wydaje. Najlepiej, jak się by wydawało nie za dużo, a dobrze po prostu i mądrze. Sposób zagospodarowania nabrzeży. Zastanawiam się, czy co ze zbiornikami retencyjnymi i oczkami wodnymi i stawami. Jeżeli miasto nie ma dużego cieku wodnego przepływającego, to czy ma to znaczenie? Mówię dlatego, że Gdańsk był na trzecim miejscu, a mamy ponad 50 zbiorników retencyjnych, wszystkie otwarte i wszystkie są terenami rekreacyjnymi. Więc jestem ciekawa, czy nabrzeża tych wszystkich zbiorników zostały tutaj wzięte pod uwagę. Myślę, że nie. Więc powierzchnia terenów chronionych, ale tylko ze względu na walory krajobrazowe. A co z przyrodniczymi walorami? Kompletnie zobaczcie państwo, w tej ocenie nie ma w ogóle nic o kwestiach przyrodniczo-ekologicznych. Nic. A nie ma zieleni bez wody. Co to za miasto w top 3 Water City Index, które nie dba o przełożenie swojej polityki wodnej na zieleń?
Więc to jest pierwszy problem moim zdaniem z tymi deklaracjami, a rzeczywistość, czyli deklarujemy ilości, tyle drzew, tyle ogrodów deszczowych, ale jak to się przekłada na faktyczną przestrzeń i na faktyczny nasz kontekst. No i oczywiście wychodzi to w bilansie. Zobaczcie państwo, że to nie jest zrównoważone. Niebieski obszar to jest kwestia, w której brano pod uwagę życie, czyli cena za użytkowanie wody, za ścieki. Pomarańczowy obszar to jest zagrożenie, czyli które miasta się świetnie przygotowują tam do kwestii zagrożeń. A kwestia związana z krajobrazem, no to nie jest zrównoważone. Zdecydowanie niestety nie. Także zastanawiam się, na ile na przykład to, że w Gdańsku, tak jak państwo widzicie tutaj, mamy mapkę, na której pokazano ogrody deszczowe, otwarte zbiorniki retencyjne. Zapraszam, można sobie wejść pomiary gdańskiewody.pl i obejrzeć tą mapkę. Tyle mamy zbiorników retencyjnych, tyle mamy ogrodów deszczowych, tutaj są różne. Ciekawa jestem, czy tego typu polityka bierze w ogóle, ma jakiekolwiek znaczenie przy plasowaniu się i przy braniu pod uwagę nie tylko w Water City Index, ale w ogóle w ocenianiu miasta gdzieś tam na forach i krajowych, i międzynarodowych. Bo to jest dla mnie kierunek, w którym jednak powinniśmy zmierzać. Jak w tej chwili, jak wgooglujemy sobie politykę wodną na przykład, politykę wodną, spróbujcie państwo w ogóle, polityka wodna Bydgoszczy, polityka wodna Wrocławia, polityka wodna Krakowa, Katowic, nic się nie wyświetli. Nie ma czegoś takiego jak polityka wodna tych miast. Miasta nie za... Jest Gdańska, oczywiście. Każda pliszka swój ogonek chwali, ale trzeba chwalić dobre przykłady. Jest polityka wodna Gdańska. Na stroniach kolejne. Wejdźcie sobie na spółki komunalne zarządzające gospodarką wodną, wodą opadową w Poznaniu, w Warszawie, w każdy. I popatrzcie sobie, jak one są pokazane przyjaźnie dla... Czy są przyjaźnie dla mieszkańców zakomunikowane tam zalety z zarządzania wodą opadową, zalety z retencji, co mieszkaniec może zrobić, jak może zrobić. Są te wszystkie programy dotacyjne właśnie, Złap deszcz, chwalimy się nowymi zbiornikami retencyjnymi. Wszystko jest gdzieś tam podziemne. Czy to ma przełożenie na zieleń? Nie wiem. Wydaje mi się, że jednak mniejsze niż to wszystko, co zostaje na zewnątrz. Tak? Czyli czy miasta mają faktycznie wypracowaną, czytelną dla swoich mieszkańców politykę wodno-retencyjną? Jak to się przekłada na inwestycje miasta, inwestycje w mieście? Jeżeli mamy te wszystkie piękne poradniki dotyczące tego, jak zagospodarować wodę opadową, to sami, co żeśmy sami z tych poradników skorzystali? Czy tam są przykłady nasze? Czy my chwalimy się tym i namawiamy? Jak możemy namawiać mieszkańców do zrobienia czegoś, czego sami żeśmy nie zrobili? Ja faktycznie przez 2 lata byłam pracownikiem spółki komunalnej Gdańskie Wody i w Gdańsku odpowiadałam za tworzenie polityki retencyjnej i my zrobiliśmy poradnik dopiero jak mogliśmy same swoje przykłady pokazać w tym poradniku. Faktycznie zapraszam na stronę, tam są wszystkie zdjęcia z Gdańska. Wszystkie. Więc najczęściej stosowane rozwiązania techniczne, które państwo widzą, to te, które widzieliśmy i słyszeliśmy o nich dzisiaj niejednokrotnie, to są takie rozwiązania. I co by o nich nie mówić, to ich podstawowym celem jest pozbyć się wody. To jest ich podstawowy cel. Pozbyć się wody z miejsca, w którym się znajdują. Ewentualnie opóźnić spływ, żeby później trafiała woda do kanalizacji. Czasami celem uzupełniającym jest podlanie zieleni później. Czy to jest wystarczająco postawiony cel? To podejście też niestety jest od góry gdzieś tam animowane, bo takie faktycznie podejście do małej i mikroretencji w skali kraju nam komunikują na przykład właśnie Polskie Wody, gdzie one, mówiąc o tym polityce złap deszcz, tam nie ma w ogóle mowy o tym, że ma znaczenie na przykład ilość metrów sześciennych wody, które my tam złapiemy. Tak jak tutaj pani prezydent powiedziała, to może być beczka po prostu. Co nam z tej beczki? 10% opad, 100-metrowy dach, to jest 3 metry sześcienne wody. W beczce 250 litrów mak. Co to w ogóle rozwiązuje? Jaki to nam problem rozwiązuje taka beczka? To jest po prostu symbol. I podział jakiś na ogrody suche, na ogrody mokre. Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia tak naprawdę retencyjnego, gdzie nam schnie zieleń?
No i oczywiście to, że urządzenia wodne to służą do, czyli te wszystkie, zastanawiamy się, kiedy jest urządzenie wodne, kiedy nie jest, dlaczego, w ogóle do tego wszystkiego dochodzi. Ja jako architekt krajobrazu stawiam sobie cel inaczej i namawiam miasta, żeby właśnie inaczej definiować sobie cele, które mówią o polityce wodnej, czyli nawodnić miejskie rośliny. Jest sucho, to jest cel podstawowy. Nie tworzenie systemów do pozbywania się wody, gdzie faktycznie ogrody deszczowe przez warstwy drenażowe stają się urządzeniami wodnymi, no bo jak mamy drenażową warstwę w ogrodzie deszczowym, to mamy ją po to, żeby się pozbyć wody. Jak chcę ją zostawić, to tam nie wprowadzam żadnej warstwy drenażowej, tylko tworzę system nawadniania grawitacyjnego dla roślin na danym osiedlu. I to nawodnienie roślin jest dla mnie zawsze podstawowym celem. I w ten sposób powinniśmy zacząć myśleć o polityce wodnej w Gdańsku. Cele uzupełniające to oczywiście, czyli to nawadnianie podsionkowe, nawadnianie, które w rolnictwie od wieków było gdzieś tam używane. W płyciutkim ogrodzie deszczowym to podsiąg kapilarny, to ruch poziomy wody ma przewagę nad infiltracją. A jak jest zbyt przesiąkliwy grunt, to nawet uszczelnić go warto, żeby zostawić nam wodę dla roślin, bo nam rośliny w mieście schną. I tu przykład, że to się da. Faktycznie jako projektant stoję za projektowaniem kilku osiedli już zrealizowanych, więc wizualizacji nie ma. Film został zrealizowany na potrzeby konferencji GWOR, Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi. I tutaj właśnie pokazuje, jak działa system powierzchniowej retencji. Podczas deszczu akurat, bo padał deszek, przyjechała ekipa filmowa doskonale. Generalnie na osiedlu zieleń ma działać właśnie jak prawdziwa zielona infrastruktura, która jest równa sieci elektrycznej i każdej innej. I tutaj faktycznie zamysł jest taki, że teren jest podzielony na mikrozlewnie, w zależności od ukształtowania terenu, od ilości rur spustowych, i woda opadowa w ogrodach deszczowych jest zagospodarowywana mikrozlewniowo, czyli przejście od zlewni miejskich do skali mikro, do skali terenu osiedlowego. Wszystko jest połączone ze sobą w system naczyń połączonych, bo to jest bardzo ważne. Wtedy zyskujemy na pojemności retencyjnej obiektów, które są trochę mniej korzystnie położone. Tutaj Państwo widzicie właśnie od rury spustowej za pomocą mniej lub bardziej technicznych rozwiązań woda trafia do niewielkich niecek. Głębokość raczej nie przekracza, ja staram się, żeby nie przekraczała 30 centymetrów. Są to obiekty realizowane na gruncie naturalnym, nie są uszczelniane w żaden sposób. Co ważne, sam skład gatunkowy, to jak one estetycznie będą wyglądać, to wszystko oczywiście zależy od projektanta. Można to zaprojektować bardziej minimalistycznie, czyli nowocześnie, bo nowoczesność to jest monokultura, niestety, roślinna, ale mogą to, generalnie to jest nature-based solution, czyli rozwiązanie oparte na naturze, inspirowane gatunkami mokradłowymi, w zależności, i to teraz, czy to jest mokry ogród, czy suchy, to ma tylko i wyłącznie znaczenie w przypadku doboru roślin, tak naprawdę. Na jakim ja ekosystemie roślinnym będę się opierać, robiąc dobór roślinny? I co bardzo ważne właśnie, te rośliny, te ogrody deszczowe stanowią źródło zasilania w wodę zieleni okolicznej. Czyli zieleń okoliczna nie musi być podlewana, tam nie ma systemu nawadniania, systemu podlewania. Ten film był robiony po kilkudniowym, bardzo silnym upale i nie widać tam w ogóle wypalonych trawników. Czyli zielona infrastruktura to dla mnie nie jest tylko ten ogród deszczowy. To nie są nawet wszystkie ogrody deszczowe na tym osiedlu. Dla mnie zielona infrastruktura to jest cała zieleń na tym osiedlu, ponieważ te wierzby obok ogrodu deszczowego, te trawniki obok ogrodu deszczowego i rabaty różane tak samo biorą udział w ewapotranspiracji, w zagospodarowaniu i w tworzeniu, w generowaniu straty wody, jak rośliny w ogrodzie deszczowym. Tutaj jest wpust kopułkowy, który łączy ogród deszczowy z kolejnym ogrodem deszczowym. Spływ jest z dachów i z terenów utwardzonych, parkingów, chodników. No, film leci, więc... Więc po filmie już są dwa slajdy kończące. Na filmie jest... No przepraszam bardzo, ale to nie ja opóźniłam te sesje.
Zawsze ci na końcu najbardziej cierpią, naprawdę. O energii żeśmy się zielonej nasłuchali. Nawet, zobaczcie, energia zdominowała nawet tak naprawdę zieloną infrastrukturę. Energia elektryczna, czyli te sieci, z którymi ja jako architekt krajobrazu muszę zawsze walczyć, nawet zdominowała sesję o zielonej infrastrukturze. Rozwiązacie, tak jak państwo widzicie, płytkie. A propos glonów nitkowatych, a propos zakwitów, dzięki temu, że roślinność, hydrofity to są najlepsze rośliny, które czyszczą wodę. Zawsze szukam roślinności, która, a mamy takie badania, wiemy, które rośliny lepiej usuwają azot, które lepiej usuwają fosfor. Azot i fosfor to są podstawowe substancje, które powodują zakwit tych glonów nitkowatych i wszystkich innych elementów, które nam się w wodzie nie podobają. Więc to są tak naprawdę naturalne filtry roślinne. I ja wolę, jak woda z parkingu, zamiast wsiąkać te substancje ropopochodne w grunt przepuszczalny, nie jestem wcale fanką przepuszczalnych nawierzchni. Wolę kompensację hydrologiczną tego w filtrze roślinnym obok, bo z punktu widzenia ekologicznego woda zostaje mi, nie jest szybciej wprowadzana w grunt, zostaje mi w krajobrazie, a dodatkowo dzięki procesom ekologiczno-glebowym jest ta woda podczyszczana. Zapraszam do Gdańska, takich osiedli jest więcej. Można sobie na tą mapkę, którą państwu pokazywałam, poszukać, ponieważ ona jest stale aktualizowana przez pracowników Gdańskich Wód. Nie tylko ja już jestem autorem zagospodarowania wody na takich osiedlach. Faktycznie wymogi, bo w tej chwili w Gdańsku każda inwestycja, niezależnie od tego, czy to jest chodnik, droga, szkoła, ulica czy osiedle, trzeba wykazać miejsce w terenie zaprojektowywanym na opad o prawdopodobieństwie 10%, czyli 30 litrów z metra kwadratowego uszczelnienia. Musi być to, i to zweryfikowane merytorycznie, projekt jest sprawdzany. Dzięki temu, dzięki takiemu myśleniu, możemy faktycznie docelowo w skali makro przenosić ten system powierzchniowej retencji miejskiej. On ma faktycznie potencjał do stosowania w różnej skali. Można powiedzieć o sprimie dla budynku, dla osiedla, dla dzielnicy, a docelowo oby dla miasta. I on ma potencjał do łączenia się dzięki tworzeniu tych sprimów dla różnych typów zieleni miejskiej, do tworzenia faktycznie tworzenia faktycznie systemu zielonej infrastruktury miasta. Pani doktor, bardzo dziękuję. Ja wiem, że pani by jeszcze mogła mówić tutaj ze 2 godziny. Bardzo ciekawie, szalenie, bo od rana, od wczoraj wieczora właściwie rozmawiamy sobie na ten temat i końca nie widać. Ja tylko chciałam podkreślić kilka istotnych rzeczy. Potrzebujemy ewidencji i informacji. Mierniki, metr sześcienny zagospodarowanej wody. I wtedy będzie można brać pod uwagę ten aspekt w ocenie miast, jak będzie miarodajna, mierzalna jakaś informacja na ten temat. I jeżeli to stanie się standardem we wszystkich miastach. I nie ma znaczenia, czy to jest infiltracja, czy nie ma infiltracji, współczynniki spływu, to tylko niepotrzebnie wszystko komplikuje. Zupełnie niepotrzebnie i faktycznie przechodzimy do jakichś wzorów ocałki zahaczające, zupełnie niepotrzebnie. Jest uszczelnienie, to znaczy, że jest spływ. Jeżeli mam to uszczelnienie w jakiej, jestem w stanie wyliczyć, ile mi zostaje wody w rozwiązaniu uszczelniającym, pory, no to proszę bardzo, ale to jest już rozwiązanie retencyjne. Jak uszczelniam, domyślnie spływ jest zawsze. Ja myślę, że w ogóle w skali miasta musimy przestać myśleć w kategoriach systemów odwodnieniowych, tak, a zacząć mówić o systemach retencjonowaniu zasobów wody. I nawadnianiu, miejskiej zieleni. Zwrócić uwagę. I niech to będzie, drodzy państwo, puenta tego panelu. Muszę być... Nam do tego są potrzebne instrumenty zarządzania tego. I ja dlatego zwróciłam uwagę na to, że nie ma, bo jeżeli mamy rozrzut między regulacją krajową a instrumentami na poziomie miasta, to możemy sobie pogadać po prostu. Nie ma tutaj jakichś narzędzi, które by to utrudniały. To jest kwestia organizacji wewnątrz. Nie, no jeżeli mamy nieuregulowany nawet taką głupotę jak podatek deszczowy, prawda, to nie mówcie mi, ja mówię jako prawnik teraz, a nie, że my mamy uporządkowany system. System ten wymaga uporządkowanych narzędzi prawnych, niesprzecznych ze sobą. Gdańsk działa to od 2 lat.
Nie, no u nas też na swój sposób. Nie ma opłat, faktycznie nie ma opłat za deszcz, bo miasto się cały czas do tego przymierza, ale mimo tego, że nie ma opłat za deszcz, to jakoś przekłada się to na możliwość wymuszenia na inwestorach, zmobilizowania. Ale tutaj też ekonomia jest korzystna, ponieważ metr sześcienny zagospodarowanej wody w zieleni jest dużo tańszy od wszystkich betonowych rozwiązań. A w cenie mamy już zieleń piękną, więc ekonomia, to osiedlo, które Państwu pokazywałam, to jest osiedle z najniższej półki. Szanowni Państwo, zachęcamy do kontynuowania tej dyskusji, potyczki, ale już poza oficjalnym przebiegiem. Bardzo, bardzo serdecznie Paniom dziękujemy. Dziękujemy wszystkim Państwu tutaj zgromadzonym w WC1.